kuluarach o bełchatowskim sympozjum mówi się, że jest polskim power gen. Nic dziwnego więc, że 5 września do hotelu Sport zjechało prawie 800 uczestników. Oficjalnego otwarcia dokonał prezes zarządu BMP Adam Grzeszczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski oraz honorowy gospodarz sympozjum Sławomir Zawada. Gościć u nas i w Bełchatowie, w mieście Bełchatów, tylu wspaniałych osobowości na czele z panem ministrem Piotrowskim, wielu fachowców z branży energetycznej, nie tylko z Polski, ale z całej Europy przyjechało, to wielki zaszczyt dla nas. Na konferencji bardzo istotne jest to, że rozmawia się o faktach, że dyskutuje się merytorycznie, że tu nie ma miejsca na wiary w takie czy inne teorie. To jest kwestia dyskutowania o faktach inżynierskich, a więc o rozwiązywaniu problemów, a nie o mnożeniu problemów. Początki bełchatowskiego sympozjum sięgają 2002 roku. Dziś na tę okazję przyjeżdża prawie 2 razy więcej uczestników, którzy mają możliwość brać udział w 9 panelach tematycznych, 3 debatach dotyczących najistotniejszych spraw związanych z rynkiem energetycznym i ciepłowniczym, czy 11 sesjach tematycznych mówiących o najnowszych rozwiązaniach i innowacjach. Okazuje się, że tematy w pewnym sensie są podobne. Mówiliśmy o bezpieczeństwie energetycznym Polski wtedy do 2020 roku. Dzisiaj w szerszym horyzoncie ten temat rozpatrujemy. Mówimy o perspektywie nawet do 2050 roku, a więc o tych inwestycjach, które trzeba będzie w najbliższym czasie przygotować do realizacji. Na dzień dzisiejszy w Polsce buduje się 6000 MW. W perspektywie 2020 roku, o którym wspominałem, rzeczywiście, jak PSE nas komunikuje, blackout nie grozi. Natomiast kolejna perspektywa, lata 30 do 50 roku, na pewno trzeba będzie rozbudować, modernizować i rozbudowywać nasz system elektroenergetyczny o kolejne moce wytwórcze, jak również o systemy. Sympozjum towarzyszyła bogata wystawa 80 stoisk firmowych, na których można było podpatrzeć najnowsze rozwiązania dla energetyki. Forum energetyczne na temat różnych kierunków rozwoju energetyki poprowadził profesor Władysław Mielczarski oraz Herbert Leopold Gabryś. W gronie panelistów zasiedli przedstawiciele największych firm, którzy mówili m.in. o bezpieczeństwie energetycznym, energetyce rozproszonej, wspólnym rynku Unii Europejskiej czy polityce klimatycznej. Z jednej strony porozumienie paryskie COP, które nakłada pewne powinności na przyjęte przez Polskę zobowiązania. Z drugiej strony bardzo ambitne, wygórowane oczekiwania polityki klimatycznej unijnej. I ten trzeci element, którym jest polityka energetyczna Polski, która zakłada w decyzji tego i poprzedniego rządu oparcie bezpieczeństwa na zasobach własnych, więc przede wszystkim paliwach stałych. To się z sobą kłóci.